Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Loop Hero. Tak, doczekaliśmy się w końcu naszego Loop Hero. Kochani, powiem wam szczerze, osobiście, że bardzo, ale to bardzo spodobała mi się ta gierka. No i co? Kontynuujemy dalej rozgryweczkę. Mamy tutaj w sumie chyba 4 albo 3 odcinki, już nie pamiętam w sumie. Więc troszeczkę sobie jeszcze pogramy. No i tak, tu mamy spawna. Wiemy, że boss będzie się respił jeszcze tutaj, w tym miejscu. No i gdzieś tutaj na chodniku, więc sobie na razie odczekajmy. Niech to się wszystko ładnie wykona. 287, więcej HP. Bierem. Oj, przepraszam was serdecznie za to. Odwaliłem manianę, ale pilnuję przy okazji jeszcze... Pilnuję przy okazji w tej chwili Discorda, bo mamy nowego bota ekonomii, który skaluje się również z Minecraftem, czyli jak tam robicie sobie różne rzeczy na serwerze Discorda, zarabiacie kasę i tak dalej, macie statystyki, no różne, naprawdę różne rzeczy. Widzę, że tutaj moi widzowie i przyjaciele zaczęli tak spamować, że ja pierdzielę. Po prostu szok. Hościu teraz narzeka na to, że zbagowała skrypt, bo miała chyba tam 100 parę komend w ciągu minuty. I narzeka, że zrobiło jej się minus 10, bo jeszcze cooldownów nie ustawiłem. I płaczę, że teraz ma na zero, bo się zregenerowała energia na skrypcie. O Jezu. Nie mogę z nią, po prostu nie mogę. Dobra, tego shielda nie bierzemy. Powiem wam, że nawet to jako tako w tej chwili wychodzi. Dobra, dajmy sobie tutaj może growa. Jakbyśmy tutaj to dali, to moglibyśmy dać przy okazji tego drugiego growa. Dobra, zróbmy to w ten sposób. I przy okazji dajmy sobie gdzieś tutaj cmentarz, żeby sobie trochę tego wszystkiego ogarnąć. Tutaj dajemy przy okazji latarnię, no bo jest naprawdę dużo tych gremlinów, one są mocne. One są mocarne. Chodź, cały czas narzeka, ale to jest cholera, no. Wampiryzm 16%. 0,6 ataku. Znaczy, to jest atak speed plus regen per sek, to jest sporo w sumie. O, to jest niby wampiryzm 16. Chrono Crystal, co dodawało? Dubluje efekty dzienne z okienek, które otacza, czyli moglibyśmy sobie, nie wiem, co dawały kamyczki. Max HP, a tu jest regen. Ja bym sobie dał regen. Nawet w tym miejscu. O ile dobrze zrozumiałem. Nie, no dobrze zrozumiałem. Dobra, mamy 5 midousów, ale czekam jeszcze, może się trafi jeden treasury, żeby sobie to przy okazji ogarnąć. No nie jest źle z tym naszym HP. Cały czas mamy na plusie. Evasion pure damage. Nie, no nie chcemy iść na Evasion. Idziemy na wampiryzm, tu za tak speed. Kurde, się gargulce zrespiły i tego też nie widzieliśmy. Na jakim tile się to się zrobiło? Na jakim tile się to się zrobiło? I tu mamy defensa plus pure damage. Tego nie chcemy. Regen per sek 3,6 za 11% wampiryzmu. Oj, ciężkie. Dobra, gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Czyli te gargulce zrespiły się gdzieś koło Grove. Kolejne kamyczki mamy. Zalejmy sobie je tutaj. Spider Cocoon. Gdzieś tu możemy to walnąć. No i mamy 3 cholerne gremliny, które hitują jak cholera. Dobra, jeden siadł. Ten ma w ogóle jakiś rage. A jak mu opadają, czy opadają, jak mu padają przeciwnicy, czy sojusznicy, to dostaje większe DPS-y. Dobra, cyk. Jest buławka z damage to all. Spadnie nam wampiryzm 8. Ale wzrosną sporo DPS-y.
Jest atak speed 16, kurde. O. Naprawdę ciężka decyzja. Ten counter nam nie jest potrzebny. Atakujemy go tylko 7%. Dobra, próbujmy. No, teraz to jest zwalnięcie. Kolejne roki. Kolejne roki. Cały czas mamy te Midosy. No kurde, liczę na to Treasury. Kolejne Midosy. No Jezu, ile Midosów. Wrek, teraz już naprawdę nie wydropi nic ciekawego, to zostawiamy te Midosy. Mentary. I kolejny Midow. Dobra. Kurde, ile tego gówna tutaj jest. Czekajcie, max HP. O, dużo więcej max HP, ale nadal defense mniejszy i atak speed mniejszy. Cały czas się zastanawiam nad tym ringiem. Z tym pure damage tak samo. Z attack speed też. A jeszcze to mnie tam gucie obchodzi. 23-35 plus pure damage 9. Jaki mamy damage to all? 7, tylko i wyłącznie, to jest mało. To ja już wolę pure damage większy, to znacznie. 15 regena, pięknie. Rozgniatamy to. Pure damage 2, counter 8, vampiryzm 7. Kurde, dlaczego to nie mógł być attack speed 8? Już bym brał. Już bym brał. Regen per sec plus vampiryzm. Nie. My sobie tak to respimy, że na luzie. Złoty armor. Attack speed 4% evasion oczywiście. Który nam nie jest potrzebny w żaden sposób. Nie, no dobra, tych Midosów już mamy za dużo. Za dużo 100 razy. Dobra, wstrzymam się jeszcze sekundę. Cały czas liczę na ten treasury. Dragon per sec. Z defensem i z max HP, no ale attack speed. Boli. No naprawdę, jakie my ataki w tej chwili przeżywamy. Regen per sec kolejny, to już tamten może sobie uciekać. Pure damage sobie nadal zachowujemy. Attack speed 4 version. Nie, no tego tutaj nie chcę. To jeszcze mnie zastanawia. Oblivion kolejny. Kolejny Oblivion. No jak już myślałem, że może jednak. Może jednak, ale nie. Regen per sec. Damage to all i pure damage. Nic ciekawego. Nic kurde ciekawego. Dobra. Góry to sobie stawiamy. Kolejny Goblin Camp się pojawił. Kolejne roki. Counter 19%. Dlaczego to nie może być, nie wiem, attack speed na przykład. I 6 poziomu. Dałem. Że my dajemy radę, to jest naprawdę aż dziwne. Naprawdę aż dziwne. Vampiryzm 17%. Ale attack speed 4 nam spadnie. 6% więcej vampiryzmu. Dobra, idziemy na wampiryzm, tak jak powiedziałem. Mam 31% wampiryzmu. Attack speed plus wampiryzm. 14.
Chrono Crystal kolejny. O kurde, obliwiony mi poznika. Jak ja jestem cymbał. O kurde, nie zauważyłem. Ale dostaliśmy chyba coś za to. Memory Fragments, no ale kurwa, dwa obliwiony czy trzy nawet mi uciekły. Od cholery. Dobra, roki już możemy tu chyba stawiać. Gdzieś tu może. Gdzieś ten Chrono Crystal. Jak na złość, to Treasury nie chce wpaść. Eversion 19, kurde! Kolejna tarcza z defensem. 19-29 plus damage to all. Ale to jest nadal słabsze. O, counter, regen, perseki, vampiryzm. Kupi counter. Kolejne góry nam powypadały. Bloodgrove. O, no nareszcie. Szkoda tylko, że sobie tutaj wpierdzieliłem nie to, co chciałem. Co mnie to w ogóle podkusiło? Co mnie tu podkusiło? Cholera, no. Mogłem tu postawić tego Bloodgrove'a. Albo zamiast tego Chrono Crystala. No dobra. Nie mamy wyboru w sumie. To jest to samo, to jest to samo. Defense 6, Regen Persek 3, naprawdę. Kurwa, taki ring. Kolejne spidery. Go Blood Grove. Nic ciekawego nie dropi, no. Czemu żadnego treasury nie ma? Daj tam mi treasury, gnoje. O, 26-40 i Regen Persek 3. To mielibyśmy 3-6 Regen Persek. Zastanawiam się, troszeczkę mniejszy DPS. Masa gór, nic więcej. To było to. Vampiryzm 12, Regen Persek plus damage to all. Ale o 5% mniejszy vampiryzm. No nie jest to samo, co my mieliśmy niedawno w sumie? No wydaje mi się, że to będzie lepsze. Wydaje mi się, że to będzie lepsze. Dobra, kolejne roki. Kurde, ale bydle. Cmentarz, really? No i jak ja mam tu ugrać? Teraz w ogóle będzie tragedia stąd wyjść. 95? Ciebie pojebało? 102? 26-40, 3-0-2-4. Czym to się ima? Ten sam miecz. Tarcza z defensem. Multum defensa, kurde, ja też szkielety niepotrzebnie tu stawiałem. Ich jest za dużo. Ich jest za dużo. Dawałem po 40.
Chrono Crystal, naprawdę? Nie chciałem tego, chciałem planowanie. No i świetnie, dwa Blood Grove mi poleciały. Dwa Blood Grove mi poleciały. Atak speed plus 4%. Ale mniejszy damage. Ile ja będę miał atak speedu? 28%. Sporo, sporo, nie powiem. Dobra, mamy dwa obliwiony. Już coraz bliżej się zbliżamy do bossa. Czyli ja chcę się z bossem zmierzyć. Mam pół HP. To nie jest dużo. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy tu dopiero. O cholera. No to może być problem. To może być problem. I co ja sobie obliwionym coś muszę zniszczyć. Tutaj będzie cmentarz. Te pająki to luz. Więc tak. Obliwionym chciałbym sobie zniszczyć ten cmentarz. On jest cholera niebezpieczny. Battlefielda możemy sobie tu jeszcze dodać jednego. No i Chrono Krystale. Stały same Midausy, jeden Oblivion. Tak, on pewnie sobie tutaj zrespi Swaniaczek, albo gdzieś tu. Ori mogę jeszcze wrzucić. Cmentarz. Teraz już nie ma jak tego wrzucić. I mógłbym sobie przy okazji jeszcze usunąć na przykład to. I tak zrobię. No spróbujemy się z tym dziadem. No i zrespił sobie tylko jedno. Leech Palace. Place. I możemy już... A w sumie poczekajmy. Battlefield kolejny. Zastanawiam się. Kurde, ale nie, zły wampir już nam odpadł. No nie wiem, czy mi się uda to zrobić. The Grove. Czemu tylko ci się regen HP? Co? Damage to AL 12, 4, defense 5 i wampiryzm 12. No będzie ciężko. Nic ciekawego nie dropi. Kolejny battle, same battlefieldy mi dropią. O fuck, nie wiem czy widzicie co tam wydropiło. Nie, ja nawet do bossa nie dojdę chyba. Kurwa, liczę na te treasury. Kolejny Midas. Chrono Crystal. O, fuck. Sześć oni napieprzają. Ja pierdzielę. Takie bydlaki. Stay mitiar. Oczywiście, że tak. Chrono Crystal kolejny. Same Midausy lecą, kurde! Cmentarz, serio. Był mi bardzo potrzebny. Kurwa, nie chciałem tego, chciałem mieć planning.
nawet nie mam sobie co tutaj zwiększyć efektu. Ani na co. No dobra. Cały czas liczę na coś ciekawego. Nic nie wydropi ciekawego. Dobra, tu już jest boss, więc sobie bierzemy wszystkie midousy, już kończymy. Czy ja się chcę z bossem tłuc? To jest pytanie za milion punktów. Mamy jeden Oblivion. Mogę sobie tu cmentarz walnąć. Wampiryzm i attack speed. Ile mamy teraz attack speedu? A wiecie co? Ile mam HP? 651. To tak malutko. Retreat to stay. Kurde, sporo nazbieraliśmy. Dobra, robimy retreata. Robimy retreata. O, kolejny sukces. Wróciłeś i wciąż cię pamiętamy. Niewiarygodne. Tak, dobrze jest wrócić. Ale ciężko by nazwać to sukcesem. Moje stare wspomnienia z tego świata przepadły. Ta ścieżka jest znów pusta. I została tylko ciemność dookoła, gdzie patrzę. Interesujące. Więc technicznie... pamiętasz o tym, że o czymś zapomniałeś. Moglibyśmy znaleźć drogę, żeby tego użyć. Porozmawiajmy o czymś bardziej pozytywnym. Zarządziliśmy, żeby posprzątać troszeczkę to miejsce. Czas na następny krok. Co masz na myśli? Czas na rozwój obozu. Mamy tutaj ludzi z wieloma... mamy tutaj ludzi z wielką listą umiejętności. Od pieczenia, od gotowania do alchemii. Ale każdy z nich potrzebuje miejsca do pracy. Tak czy inaczej, nie możemy budować czegokolwiek, przepraszam, nie możemy budować czegokolwiek z lokalnych materiałów. Musisz znaleźć kilka gałęzi, kamienia, czy coś takiego. Rozejrzyj się dookoła. Nie, przepraszam. Znajdujesz gałąź albo kamień, rozglądasz się dookoła i to wszystko znika. Obawiam się, że tylko ty możesz rozwiązać ten problem. Materiały, które pozostają z tobą podczas twojej przygody, wyglądają dosyć spoko na budowę. Ale to są po prostu tylko kamienie i jakieś gałązki. Jak możesz cokolwiek z tego zbudować dzięki nim? O, niedorzeczne, nie? Właśnie o tym pomyślałem, kiedy zobaczyłem twoje ognisko. Te rzeczy, które znajdujesz, są rozrzucone dookoła i są to właśnie stabilne materiały do budowy czegokolwiek. Jest tylko jedna zmiana. Jest to jedna mała zmiana, ale nadal jest to cokolwiek. Nawet każda mała gałązka jest wystarczająca, żeby zrobić drewniane ogrodzenie, które będzie nas odgryzało od tego wszystkiego. Dobra. Mamy troszeczkę materiałów teraz, więc możemy sobie nową klasę odblokować. Ej. Unlock new class Roach. Unlock swap cards.
możemy tworzyć dzięki herbalistowi potiony, które leczą 4% twojego maksymalnego zdrowia. Możesz nieść takich 3 na raz. Dobra, i Smitey. Craft Tools możemy sobie odblokować. Gimnazjum. I co? Weźmy sobie gimnazjum, odblokujmy. No, widzę. Nie masz... Don't have to rack? Have to rack. Czekajcie, muszę sobie to spolszczyć. Tłumacz, tłumacz, tłumacz. Jesteś Google Translate. Potrzebuję słówka. Rack. Co to znaczy rack? What the fuck? Co? Stojak? Rack to stojak? Rozumiem. Nie musisz dręczyć głowy starymi faktami, jeśli możesz nauczyć się ich ponownie. Niezła sztuczka. Tutaj nie ma żadnej sztuczki. Bez edukacji zdegradujemy się do zbieraczy? Do zbieraczy? Dobrze to widzę. Nie, popadniemy w dzikość, przepraszam. Wiesz, mógłbyś też nauczyć się czegoś nowego. Wszyscy... Moglibyśmy się wszyscy tutaj zebrać razem i tak jakby podzielić się swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami. I tak już wiem wszystko, czego potrzebuję. Zostawię po prostu lekcję dla dzieci. I to jest właśnie twoja pierwsza lekcja. Naucz się czerpać zabawę z uczenia. To po prostu tworzy życie łatwiejsze. Dla ciebie i dla mnie. Dobra, czy stać nas na coś jeszcze? Stać nas. A to niestety nas nie stać. A co to w ogóle unlockuje? Supply feature. A tu... A zyskujemy memory fragment, jeżeli przejdziemy przez cmentarz. Możesz zmartwychwstać Herosa, jeśli to ulepszysz. Szkoda, że nam tutaj niestety już na tym refuge nie starczy. Dobra, odblokujmy sobie może Swamp Card. To jest dobry pomysł. To cud, że mogliśmy znaleźć Fertilized Soil. Boże, zapomniałem słowa, ale wiem, co to oznacza. Fertilized Soil, żyzny fragment ziemi? Chyba tak. Tak, to jest to. Żyzna gleba. No i... cud. Że zachowało się tutaj kilka cennych roślinek leczniczych. Ale tak naprawdę prawdziwym cudem jest to, że wszystkie te lecznicze rzeczy, balsamy i tak dalej, wciąż mają efekt leczniczy. A już w tej chwili straciliśmy bardzo wielu ludzi przez ten kataklizm. Byłoby spoko, jeżeli nie stracilibyśmy ich ani więcej przez różne choroby. No i te potiony mogą również pomóc i tobie. Weź fiolkę albo dwie na swoją przygodę. No i twoja szansa wrócenia w jednym kawałku wzrośnie bardzo, bardzo dużo. Dobra, cokolwiek jeszcze możemy tutaj kupić? Nie, bo nie mam jedzenia. Jedzenie i drewno. Widzę, że teraz musimy się wybrać całkowicie po jedzenie i drewno. A jak nasza... Oj, przepraszam. Jak nasze karty? Jak to wygląda? Blokowaliśmy nowe karty, prawda? No, try deck, co to jest?
Nie wiem. A, po prostu nasze deki, dobra. Nieważne. To było tutaj. Swamp Village. Dobra. Bagna spawnują 3 komary. Nie, przepraszam, komara przez 3 dni. Znaczy co 3 dni. Wszystkie efekty leczące są tutaj słabsze, oprócz potionek, one ciągle są po twojej stronie. A tutaj Village ma heals 15 plus 5 razy loop. Czyli leczy 15 plus 5 razy okrążenie po wejściu. No i daje ci questa. Ciekawe, ciekawe. Oczywiście sobie to weźmiemy. A słampy też sobie weźmiemy. Beacon nam nie był potrzebny. Właśnie, bo tam w tym wampiryzmie pamiętam, że był jakiś tekst, że potrzebują swoich ludzi, coś takiego. Ciekawe, co się stanie, jak połączymy Village z Vampire Mansion. I tak patrzę, co by tu jeszcze sobie wyrzucić. Co by sobie jeszcze tutaj wyrzucić? W sumie ten Spider Cocoon nie jest jakiś tam super, hiper, super naprawdę potrzebny. Runo Krystale. To też jakoś nie zauważyłem, że im pomagało zbytnio. Rocky, Midosy i tak dalej, to oczywiście sobie zostawiamy. Dobra, ale moi drodzy, następny odcinek zobaczycie już pojutrze właśnie z Loop Hero. No i co, kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram Discorda, jak i różne inne tego typu rzeczy macie oczywiście na stronie spookyshiro.pl. Tam w tej chwili testujemy naszego bota do ekonomii, gdzie macie różne minigry i zabawy typu statystyki, walki, no i różne tego typu rzeczy. Oczywiście bot jest w pełni pisany przeze mnie, więc jest masa bugów i tak dalej. No, w końcu JavaScript. Tak czy inaczej, kochani, pamiętajcie, że najprawdopodobniej, to jeszcze nie jest na 100%, ale postaram się, na piątek odpalić wam serwer Minecrafta, w którym będziecie mogli sobie ogrywać w maksymalnie 20 osób po 3 osobowe grupy. Więc, kochani, obserwujcie Discorda i stronę, trzymajcie się, no i hej, hej!